Adaś, idea jest taka, że to nie do końca chodzi o to, żebyśmy zrobili kwawrę, tylko żebyśmy wszystkim pokazali unikalność tej metody. To wyjątkowe wino, to wyjątkowe, wiesz, prawdziwe wino robią prawdziwi ludzie. Cześć. Hej. Co słychać? W porządku, wiesz co? Na dobrą sprawę mamy ekipę. Aha. Rozmawialiśmy z trzema bardzo dziwnymi ludźmi. Mhm. Powiem szczerze, że opinie osób, które rzeczywiście na tym się znają, jest taka, że to jest taki trochę projekt póki co 50 na 50. Powiedziałbym bardziej, nawet nie wyjdzie niż wyjdzie. Myślę, że tutaj bardzo ważne będzie pokazać chłopakom samą taką esencję tego, o co w kwestii chodzi. Ilja Czawczawadze, postać niezwykła w historii gruzińskiego winiarstwa, literat, poeta, osoba niezwykle zaangażowana w sprawy społeczne, zaangażowany również w sprawy wina. Wielokrotnie, czy w swoich dziełach, czy w wystąpieniach, twierdził, że właśnie gruzińskie wino to produkowane metodą tradycyjną, autentyczną, to jest to, co Gruzja może dać światu. Czawczawadze wiedział, że w winie, w gruzińskim winie produkowanym w Kwewri to jest to, co on sam bardzo w życiu i w Gruzji ceni. Autentyczność prawdziwych ludzi, brak manipulacji, pewna szczerość produkcji i to, że to są wina, które są bliskie ludziom, bliskie ziemi, bliskie autentyczności. Jesteśmy w Dolinie Baryczy, jakieś 60 km na północ od Wrocławia. Strasznie sympatyczne miejsce, jak sami zauważyliście, gdzieś tak nas przyjdzie. Podobno Hinkali już się robi. Winnica de Sas. To jest miejsce, o którym wspominał Mariusz jakiś czas temu. Jedno z dwóch miejsc, gdzie są prawdziwe kwewri. Uwaga, nie gruzińskie, tylko zrobione w Polsce, ale przez Gruzinę. To myślę, że będzie szczególnie ważne dla Adasia, żeby porozmawiać z nim o, tak jakby o samym procesie produkcji, a my wam również pokażemy pierwsze prawdziwe wino z Kwewri produkowane w Polsce. Bardzo przedziwny dla mnie jest dobór szczepu, przynajmniej jeżeli chodzi o czerwony, to nie ma z tym problemu, bo wiem, że jest to Pinot Noir, a jeżeli chodzi o białe, to jest to Gewurztraminer, który kojarzy nam się z winem, no nie ukrywam, chyba bardziej takim letnim, owocowym, świeżym, a nie z ciężkim, macerowanym na skórkach, ciężkim, pomarańczowym winem naturalnym z Kwewri. Ale zaraz zobaczymy, zobaczcie sobie tutaj, mamy przed nami winnicę de Sas. Leszek Budzyński, wszyscy mówią na mnie Kaukaz, winnica de Sas, działamy już od 2006 roku, czyli mniej więcej 13 lat. Wina w Kwewri robimy od roku 2015, czyli to już będzie lat 4. Jestem Larry Papidze, mieszkam we Wrocławiu, pochodzę z Gruzji, ale od dawna, ponad 24 lata już mieszkam w Polsce. Pracuję w Akademii Sztuk Pięknych w Wrocławiu. Często jeżdżę tutaj do tej winnicy, bo bardzo to lubię, bo czuję. Moje ulubione miejsce jest to wino, winnica de Sas, jak się jeżdżą. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry. To jest nasz Marcin operator, a tam jest jeszcze Adaś. Adaś to jest nasz przyjaciel, ceramik z Krakowa. Dzień dobry, cześć Marcin. Jest dużo dokumentów o Kwewri, dużo ludzi pokazywało, jak to się robi, ale nikt nie spróbuje, zrobimy to inaczej. Mianowicie nakręcimy 12-odcinkowy taki króciutki dokument, kiedy namówimy naszego kolegę Adasia, który jest ceramikiem, żeby w końcu Polak zrobił kwewrę w Polsce jako pierwszy. No już mamy gruzińską kwewrę u was, prawda, jako taką, ale taką od podstaw nie wiem, czy to się uda. Co więcej, powiem, zakładam, że to jest 50 na 50, ale nie o to chodzi. Chcemy przez te wszystkie odcinki pokazać z perspektywy Kwewri, pokazać, o co faktycznie chodzi w tym winie naturalnym, łącznie z winem naturalnym w Polsce, dlatego też jesteśmy u was. Wow, chodźcie zobaczyć, no normalnie prawdziwe polskie Marani. My z żoną byliśmy zawodowo związani z Wrocławiem. A tutaj kupiliśmy kawałek ziemi, to był taki pomysł, żeby
no, żeby tam przyjeżdżać tutaj na weekendy, ponieważ przyroda jest tutaj taka bardzo no, ciekawa, że tak powiem. Tak od słowa do słowa, romantyzm, winnica, winiarnia i tak dalej. Raczej ciężka praca, więcej w tym wszystkim ciężkiej pracy niż romantyzmu tak naprawdę, aczkolwiek no, tak to wyglądało na początku. Jestem dosyć ekologiczny i bardzo mnie interesowała taka i ekologiczna uprawa, i taka naturalna produkcja win. To też tak poszło z jakby samoistnie tą drogą, czyli zacząłem się interesować kwevri i udało mi się namówić Gruzina. Na początku było jedna. Nie, na początku ja nie jestem kwevristą. Idź do Gruzji, kup sobie, albo załatw mnie. No ale okazało się, że niestety fachowców w Gruzji coraz mniej. Do swojej kwevry zaglądnąłem. I mam i tam kwevry, teraz tam nikogo nikt nie mieszka, ale mam, tu zamknięte to wszystko jest, tak pięć różnych rozmiarów, bo ojciec zawsze robił tam wino. Glina to wszystko zacząłem zainteresować, bo mi to nigdy nie interesowało tak naprawdę. Ja miałem być artystą, nie jakiś tam... No, jesteś. No jestem, dzięki Bogu. Pane, to dla Gruzina to fajnie, że jakby kwevry się rozprzestrzenia na inne państwa? Nie zupełnie. Mhm. A dlaczego? Nie wiem, bo to jakoś traci swoją wartość, oryginalność. Wszędzie się rozpowszechnia, to już nie wiem, czy to jest już oryginalne, bo wszędzie zaczynają powtarzać, zaczynają to robić. I to z tego wynika. No. To wszystko przechodzi na materialność i to mi to nie podoba. Tak to w Polsce powstaje coś takiego, które my sercem to robimy, to jest zupełnie coś innego. Czy by nie dodać jednak trochę szamotu? No, byłoby fajnie, wtedy jest bardziej odporny. Znaczy w Gruzji to się inaczej się robi, to daje specjalny piesek z góry, to się nazywa tiri. Nie opracowałem go swoją technologią. Z glina jaroszyła, dodałem tam żelazo, dodałem tam glinę baranowską, czerwoną i takie mieszankę zrobiłem. Najpierw próbowałem w piecu eksperymentalnym. I potem zacząłem to robić i się wyszło, tak? Wszystko zależy od wypału, wysuszenia, jak schnę, do początku do końca te rytuały musi dokładnie trzymać, bo inaczej strzeli taka, to będzie ból tego, że normalna rzecz, no niestety, no. Tyle energia i można, żeby do tego nie dopuścić, dlatego wcześniej trzeba wszystko przewidzieć. Pierwsi trzy dni musi bardzo powoli gwałtownie schnąć, a no potem zaczyna zdębieć. Ona jeszcze miękka jest, ale już jest taki zdębiały, tak? Potem zaczyna być już zupełnie wytrącanie tej wody. Do ostatecznej wody się wytrąca na 100%, już nic nie ma, to jest jak się w piecu się pali. To też trzeba bardzo powoli, bo inaczej może pękać gdzieś. No ile waży? Nie, ciężko wynieść tą wodę. No mniej więcej 400 litrów każda. No, tak. Tyle miejsca ile mam. I tyle weszło, ile weszło. Zresztą to jest Gruzin, ciężko się z nim rozmawia, wiesz, terminy i tak dalej. Ale to Gruzin nie artysta, wiesz? Stwierdziliśmy, że poniżej 800 to nawet nie ma co się wygłupić. Chcemy namówić jedną drugą i faktycznie żeśmy się dogadali już, że z ich perspektywy lepiej będzie, żeby to było nie więcej niż rzeczywiście 500 litrów na przykład.